Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No wygląda na to, że Rusy będą rządzili w Afganistanie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No z jakiegoś powodu debilowata administracja Bidena wybrała 11 września jako datę wycofania wojsk amerykańskich z Afganistanu, no to dżihadystom chyba bardzo się będzie podobało. Dlaczego akurat komuniści myślą, że równa data 20 lat po napadzie, po makabrycznym napadzie na Amerykę jest dobrą datą kalendarzową na wycofanie wojsk amerykańskich, no to już trudno się zastanowić, żeby nie dojść do wniosku, że to jednak jest banda kretynów. No, każda data, ale nie 11 września. Biały Dom oświadczył właśnie, że prezydent Biden będzie wycofywał 11 września. Ten symbol jest po prostu nieprawdopodobny, no i to nie ma znaczenia, co i kiedy powinni się wycofać. Oni mówią po prostu 11 września się wycofujemy. 20 lat po tym wstrętnym ataku. Co ten Afganistan? No ten Afganistan znowu wpadnie w spiralę wojny domowej. Cała ta wojna domowa znowu zrobi się spirala w tym momencie, kiedy Taliban będzie chciał odebrać Kabul, no bo tam w zasadzie, no to państwo czy rząd, no to jest w Kabulu, a cała reszta, no to jest islamski Emirat Afganistanu, no i islamski Emirat Afganistanu będzie chciał wejść do Kabulu. Znowu cały kraj to się stanie sanktuarium i w zasadzie schronienie dla Al-Kaidy, no i wszystkich tych wariatów, terrorystów ze stanu islamskiego. Także nawet każdy normalny to nie będzie zaskoczony, że amerykańskie siły znowu będą musiały wrócić. No tak samo jak wróciły po tym, jak nienormalny Barack Obama wycofał w 2011 roku wojska z Bliskiego Wschodu. Przepraszam. No i to spowodowało to, że ten ISIS w zasadzie urósł jak grzyby po deszczu. To jest po prostu nieprawdopodobne. Teraz w Afganistanie jest około 10 tysięcy sił zbrojnych, z czego 3,5 tysiąca jest Amerykanów. No ale co to znaczy? No to znaczy, że jak Ameryka się wycofa, no to NATO się również wycofa, także 6,5 tysiąca ludzi też zniknie, także 10 tysięcy no już nie będzie miało jak bronić tego rządu antyterrorystycznego. Administracja Bidena mówi, że no zostanie trochę ludzi, żeby przy ambasadzie, bo to jednak ma być jakaś tam umowa handlowa. Tam Trump trochę zaczynał rozmowy z Talibanem, no ale teraz Kabul, to widać, że jednak Kabul, stolica, no i Taliban, no to oni jednak się nie dogadają. Taliban w ogóle teraz nie ma żadnego bata nad plecami na tym, żeby się miał dogadywać. Także, że afgański prezydent Ashraf Ghani, no to też chyba nie będzie za bardzo negocjował z tym, żeby go po prostu powiesili, bo pierwsze, co zrobią, no to po prostu powywieszają. Drugie, co zrobią, no to znowu kobiety zostaną zapędzone kijami, wypędzone ze szkół, to znowu będzie
pomoc humanitarna zniknie, szkoły pozamykają, facetów nakażą, żeby nosili brody, no znowu będzie makabra. Czy rząd bez wsparcia amerykańskiego i bez wsparcia NATO wytrzyma? No w zasadzie to nie ma szansy na to, żeby wytrzymała. Afgańskie wojsko, afgańska policja, no to w zasadzie straci już to przekonanie, że mogą coś sami zrobić. No i ten Northern Alliance, no to jest ta grupa, która tam pomagała Amerykanom, oni przypuszczalnie też będą się przeciwstawiali Talibanowi, no ale nie wiadomo jak długo. Inspektor generalny wojska w Afganistanie, no to w zeszłym miesiącu powiedział, że rząd przypuszczalnie upadnie afgański, no ale to każdy normalny człowiek rozumie, że to będzie początek końca. No Taliban i cała i wszystkie te milicje, no oni będą zdobywały władzę, no bo jest taka próżnia, ta próżnia, która zawsze powstaje, no to jest zawsze wypełniona. No i jedyne co to jest krzywda ludzi, tych wszystkich biednych Afgańczyków. Iran wsadzi tam swoje łapy w tej części Herat, tej części Afganistanu, gdzie są blisko. Pakistan, który w zasadzie też popierał Taliban. No 11 lat temu zabili Bin Ladena, który zorganizował ten 11 września napad, no to on właśnie się ukrywał w Pakistanie. Także kiedy Ameryka zaatakowała w 2001 roku, no to po to, żeby zniszczyć Al-Kaidę, no bo oni tam po prostu mieli bezpieczne porty, oni się tam ukrywali. Amerykanie pojechali, zrzucali tam parotonowe bomby po prostu w te wszystkie podziemia, no i całą tą Al-Kaidę zniszczyli. No teraz to podciśnienie spowoduje, że Al-Kaida i ISIS mogą wrócić, no i znowu będą planowali ataki terrorystyczne, może nie na ziemi amerykańskiej, no ale przeciwko Amerykanom na całym świecie. Wszystkie te ministerstwa obrony, no to właśnie mówiły, że Taliban uzyskuje coraz więcej siły, no i zdobywa władzę. Wszystkie te siły terrorystyczne islamskie, oni się dogadują między sobą, ISIS i Taliban, także że to dla nich jest wspaniała jakaś taka współka. Doradcy Bidena, no to mówią, no tak, żołnierze z naziemni, którzy tam są, no to są potrzebni, ale może Ameryka może sobie pozwolić na to, że wszystkie te ataki antyterrorystyczne, no to mogą zrobić z odległości, z tymi najróżniejszymi latającymi dronami. No i administracja Bidena mówi, że w zasadzie no to wszystkie te siły zostaną przesunięte w ramach tego wschodu, Bliskiego Wschodu, Dalekiego Wschodu, żeby była obrona przeciwko Chinom i Rosjom. No ale Rosja, no to jak się na to się popatrzy, no to w zasadzie gdzie oni popatrzą na to i mówią, że Ameryka się wycofuje. Beijing i Moskwa, oni to dla nich przekaz będzie taki, że kompletnie inny niż to, co Biden sobie wykombinował. Oni po prostu dojdą do wniosku, że Ameryka z tych międzynarodowych, globalnych jakichś działań kompletnie się wycofuje. No i teraz jest otwarta strona do zapisania przez ruskich. Chińczycy przypuszczalnie tam nie będą za bardzo atakowali w Afganistanie, no bo nie mają po co. Oni to bardziej tak ekonomicznie patrzą.
Ale Ruscy, ten Afganistan, no to z jakiegoś powodu poparcia, no i tej zemsty za to, co zrobili tam 30 parę lat temu, 40, w którym to było roku 78, no to ponad 40 lat temu, kiedy chcieli wprowadzić tego komunistę. Tragedia jest taka, że w zasadzie jeżeli by zostało 3-4 tysiące tych Amerykanów jako doradców, jako siły, które mogłyby asystować siłom afgańskim, no to by doprowadziło do czegoś dobrego. Te wszystkie akcje antyterrorystyczne, zabezpieczenie ambasady amerykańskiej i całych wszystkich ambasad europejskich. Także to by pomogło. Ta symboliczna data, bo Biden chce skończyć nieskończoną wojnę, no bo mówią, że 20 lat, no to jest nieskończona wojna, to będzie musiał wziąć odpowiedzialność za to, co się stanie później. No, ale coś, że się stanie strasznego, no to wiadomo, znaczy będzie znowu Taliban wyganiał kijami dziewczynki ze szkół, a młodych mężczyzn zapędzał do wstąpienia do Talibanu, a starszych do zapuszczania brody. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Czujesz strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, dziękuję dla wszystkich konserwatystów, dla wszystkich republikanów, że głosujecie na Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No, musimy głosować na normalnych. Tak jak widać teraz ta sytuacja w Afganistanie, znowu tam się zrobi wojna, znowu się może powstać jakiś ISIS. No, Biden nie za bardzo rozumie, co on robi. Przekaz dla socjalistów, popatrzcie się na ceny benzyny, popatrzcie się na podatki, patrzcie się, co się dzieje na granicy południowej, patrzcie się, jak oszukują z tymi klatkami dla dzieci, popatrzcie się, co komuniści robią z policją, no bandzior, następny bandzior, wychowany przez samotną białą matkę, był w zasadzie, miał nakaz sądowy, nie miał ubezpieczenia na samochód, w zasadzie zaczął uciekać, no kawał bandziora, znowu z niego robią świętego, znowu miasta się palą, znowu Ameryka zamienia się w Afrykę, to już przestaje być państwo prawa, to jest po prostu państwo plemienne, dwa plemiona po prostu się zabijają, chcą zniszczyć nawzajem. To nie jest demokracja, także ten socjalizm demokratyczny reprezentowany przez Bidena zniszczy Amerykę. Zdrowia dla normalnych.